A co gdyby przetestować sobie dzisiaj jakiś mikrofon? Tak się składa akurat, że mam jeden. To Logitech Bluesona, o którym chciałbym Wam dzisiaj nieco więcej opowiedzieć, bo myślę, że mamy dość ciekawą propozycję na rynku mikrofonów zdominowanych przez Shure SM7B. Zapraszam Was na szybki przegląd tego, co potrafi ten mikrofon. Zaczynając jednak od początku, marka Logitech nie tak dawno kupiła markę Blue, która specjalizowała się w produkcji mikrofonów i wiadomym było to, że te mikrofony będą wychodzić pewnie w najbliższym czasie pod marką Logitech, a sama marka Blue będzie doskonałym uzupełnieniem tego, co robi Logitech. No i tak też się stało. Mamy do czynienia z nowym mikrofonem Bluesona, który zasilany jest, czy też podłączany jest kablem XLR. I o którym Wam właśnie teraz więcej opowiem, dlatego że szczęśliwie korzystałem z niego przez ostatnie tygodnie. Miałem okazję nagrać kilka odcinków podcastów, które oczywiście w recenzji pisanej Wam podlinkuję. Natomiast zacznijmy może od samego początku i przede wszystkim przepnijmy się na ten mikrofon z Rode'a, z którego korzystam w chwili obecnej. No i jesteśmy teraz z nowym mikrofonem. Jakość dźwięku na pewno zauważyliście, że jest delikatnie różna. Przed Wami właśnie mikrofon Bluesona. I ten mikrofon, kiedy tylko się pojawił, wzbudził moje ogromne zainteresowanie, bo pojawił się chwilę po tym, jak dokonałem zakupu swojego wymarzonego mikrofonu Electro Voice RE320, którego pewnie w dalszej części będę mógł Wam pokazać, jak działa. Dlaczego byłem zawiedziony? Dlatego, że długo się zastanawiałem nad mikrofonem, który kupię. Nie chciałem kupować Shure SM7B, który jest najpopularniejszy w tym przedziale cenowym, powiedzmy do 1500 zł, bo jest świetny, mówmy się, że jest świetny. Ja postanowiłem, że posprawdzam sobie także inne mikrofony i bardzo ciekawy byłem Electro Voice RE20, który jest kultowym mikrofonem broadcasterskim, czyli takim, z którym spotkacie się pewnie w rozgłośniach radiowych chociażby i często je na przebitkach nawet widać w niektórych popularnych stacjach, tylko że ten mikrofon kosztuje naprawdę krocie, bo tam bez około 3500-4000 zł zdaje się do niego nie podejdziemy, natomiast prawda jest taka, jak to w branży profesjonaliści mówią, nie każdy mikrofon pasuje do każdego głosu i generalnie wedle sztuki powinno się wybierać mikrofon, właśnie ze względu na swoją barwę, tonację głosu. I teraz RE320, z którego jestem bardzo zadowolony, korzystam z niego na dziś, natomiast na pewno rozważyłbym Sonę, która pojawiła się oczywiście odpowiednio później. Natomiast zacznijmy może od samego początku, zacznijmy od tego, co właściwie producent daje nam w pudełku, a jest tutaj kilka nietypowych rzeczy. Przede wszystkim mamy piankę w wersji czerwonej i jest dołączona wersja czarna. Mamy oczywiście wszystkie niezbędne przejściówki do zamontowania mikrofonu do ramienia. Jest także ten charakterystyczny uchwyt. Sam mikrofon, jak widzicie, ma mount XLR-owy w górnej części urządzenia. To oczywiście w pewnym stopniu ogranicza jego ruchy w jednej z osi. Natomiast ja generalnie nie miałem z tym żadnego problemu, szczerze mówiąc. Patrząc na samą konstrukcję mikrofonu, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jest bardzo nietypowy, jeśli chodzi o sam swój wygląd. Te wszystkie ścięte kanty to na pewno duży powiew świeżości i coś, czego nie spotykamy przy mikrofonach innych producentów, gdzie ta stylistyka jest może nieco bardziej klasyczna, jeśli tak można powiedzieć. Tutaj mamy taką próbę chyba wyłamania się ze schematów i to jest bardzo fajne, uważam, dlatego że to niesie pewnie też ze sobą jakieś konsekwencje w kontekście zmiany trendów, być może inni producenci też będą chcieli stworzyć coś bardzo podobnego, a nie da się ukryć, że akurat ten mikrofon stworzony jest dla streamerów, podcasterów, czy też po prostu dla graczy, którzy potrzebują dobrego mikrofonu i myślę, że nie zapeszając, to jest generalnie naprawdę bardzo fajny produkt, ale o tym za chwilę. To oczywiście, o czym musicie wiedzieć, to, że Sony nie podłączycie sobie za pośrednictwem kabla USB do swojego komputera, tylko będziecie potrzebować dedykowanego interfejsu audio. Czyli krótko mówiąc, jeśli zaczynacie swoją przygodę z mikrofonami XLR-owymi od zera, musicie przygotować się na to, że trzeba będzie kupić dedykowany interfejs audio. Ja bardzo gorąco polecam Focusrite. Markę Focusrite, mają bardzo tanie i bardzo sprawne produkty, które zresztą recenzowaliśmy na Daily Web wielokrotnie. Oprócz tego, co dość w sumie dziwne, producent w opakowaniu nie dołączył kabla XLR, w związku z tym, jeśli będziecie chcieli podłączyć mikrofon, musicie się w taki przewód zaopatrzyć, bo bez niego nie uda Wam się mikrofonu podłączyć do interfejsu audio.
Mikrofon Bluesona ma fantomowe zasilanie, czyli dodatkowo wasz interfejs musi mieć możliwość podpięcia czy też włączenia dodatkowego zasilania dla mikrofonu, bo bez tego zwyczajnie on nie będzie działał. Wszystkie interfejsy co do zasady taką opcję oczywiście mają, więc to nie powinien być żaden problem. Idąc dalej, producent chwali się technologią, która została tutaj wykorzystana, nazywa się ona ClearAmp. I teraz cóż to takiego i co to w praktyce oznacza? To znaczy, że mikrofony co do zasady są dość, mikrofony dynamiczne są do zasady dość cichymi mikrofonami i bardzo często potrzebują dodatkowego wzmocnienia, zanim zostaną podłączone do interfejsu. To, co bardzo istotne w przypadku tego mikrofonu, marka Logitech wyposażyła Bluesonę w technologię, która nazywa się ClearAmp, zresztą tutaj jest pięknie oznaczona. Co to w praktyce oznacza? Żeby wam wyjaśnić, do czego ta funkcja jest i dlaczego jest tak bardzo istotna, powołam się na przykład swojego mikrofonu RE320. Za każdym razem, kiedy podłączam mikrofon i chcę, żeby rejestrował dźwięk, sam gain, czyli ustawienie gainu, to jak bardzo mikrofon ma zbierać otoczenie, ustawiony jest u mnie praktycznie na maksa i być może często go zwyczajnie brakuje. Do takiego problemu stosuje się tak zwane preampy, czyli dodatkowe urządzenie, które wzmacnia ten sygnał. Najpopularniejszym, znanym i popularnym rozwiązaniem jest Cloud Lifter i taki preamp, na który ostrzę sobie zęby, kosztuje 800 zł, więc taka zabawa niestety tania nie jest, natomiast na pewno ma ona dość duży wpływ na to, że ten gain będzie mniejszy na pewno, będzie mniej szumów z otoczenia zbierane itd., itd. Logitech, stosując technologię preamp, w efekcie dorzucił preampy do samego mikrofonu, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania żadnych preampów przed mikrofonem, czyli taki Cloud Lifter, który kosztuje 800 zł, nie jest wam do niczego potrzebny. A to w praktyce oznacza, że jeżeli macie Shure SM7B, tam problem jest analogiczny, czyli de facto tam też preampy są niezbędne. Przewagą Logitecha w tej sytuacji jest to, że te preampy tutaj oczywiście są wbudowane. Oczywiście pozostaje także cała inna masa rzeczy, zależności, barw, charakterystyki, która odróżnia te mikrofony naturalnie. Natomiast ja bardzo chętnie pokażę wam zestawienie tego mikrofonu z mikrofonem RE320, z którego korzystam na co dzień. No dobrze, tutaj jest szybka próbka mikrofonu, na którym mnie słyszeliście właściwie ostatnie minuty. Słyszycie, jak on brzmi, a teraz spróbujmy przełączyć się na RE320 i zobaczmy, jak różni się ten mikrofon bez żadnych dodatków, ustawień, filtrów, equalizerów, jak wypada w stosunku do Logitecha. Teraz tutaj macie próbkę tego, jak brzmi mikrofon RE320 z dokładnie takimi samymi ustawieniami gaina. To znaczy nie przestawiam absolutnie nic, żeby pokazać wam, jak bardzo różni kwestia tych mikrofonów to, że ten nie ma preampów wbudowanych, a ten ma. Uwaga, teraz przestawiam RE320 tak, jak on powinien brzmieć, czyli reguluję mu gaina. A teraz ten mikrofon brzmi dokładnie w taki sposób, jak powinien brzmieć, natomiast gain ustawiony jest na godzinę 17, czyli absolutnie już właściwie na całą skalę. Przez to oczywiście najpewniej zbieram dodatkowo otoczenia, chociaż relatywnie jest tu dość cicho, ale myślę, że taki sample pokazuje wam, na czym polega różnica i jak to znacząca różnica jest, oczywiście pomijając od kwestii tego, jak te mikrofony brzmią. Na pewno też zwróciliście uwagę, jak bardzo różnie te mikrofony brzmią. Sona jest przede wszystkim bardziej mikrofonem basowym. RE320 mam wrażenie, że jest bardziej wypłaszczony, bardziej miękki. Sona jest bardziej charakterna, ten dźwięk jest bardziej basowy i oczywiście w obu wypadkach myślę, że jakość jest naprawdę świetna. A wbudowane preampy na pewno tutaj dużo zmieniają, bo generalnie odchodzicie od dodatkowego potencjalnego kosztu, który musielibyście i tak ponieść. Z tyłu urządzenia, dokładnie tutaj w tym miejscu, jest klapeczka, w której wciśnięciu możecie dostać się do ustawień tego, w jaki sposób chcecie predefiniować swój głos. Możecie zwyczajnie na to wpłynąć, włączając te filtry lub też nie. W efekcie wszystko zależy od tego, oczywiście, jakie macie potrzeby. No dobrze, ale jak to podsumować w takim razie wszystko? Generalnie Bluesona moim zdaniem to mikrofon, który jest kompletny. To mikrofon dla osób, które nie chcą się martwić aspektami technicznymi, nie chcą zastanawiać się, ile tych preampów musi tam być, czy są one w ogóle potrzebne. Tutaj dostajemy mikrofon, który po podłączeniu do interfejsu audio jest na zasadzie, działa na zasadzie plug and play, czyli nie musicie martwić się absolutnie niczym. On będzie działał, będzie dawał wam świetną jakość dźwięku, przede wszystkim będzie wyglądał nietuzinkowo. Dalej uważam, że czarna pianka, którą mam gdzieś tutaj w pudełku,
wygląda zdecydowanie lepiej w całości, bo mamy taki monolit. Natomiast ja osobiście akurat znudzony jestem czarnymi mikrofonami, w związku z czym u mnie wylądowała gąbka czerwona. Ja bardzo gorąco Wam polecam rozważyć zakup tego mikrofonu, jeśli macie budżet i zastanawiacie się nad tym, co chcielibyście kupić, dlatego że na pewno odejdzie Wam sporo problemów, a dostaniecie naprawdę bardzo dobrą jakość mikrofonu, co zresztą słychać. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i do czytania dailyweb.pl. Trzymajcie się. Cześć.